Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić w niedzielę, czyli 8 czerwca, na plac przed Ostrołęckim Centrum Kultury. Możecie Państwo ten wieczór spędzić z nami. My w tym roku chcielibyśmy uczcić poprzez nasze wydarzenia artystyczne 25 lat polskiej demokracji, 25 lat, które upłynęły od pierwszych wolnych wyborów. Dlatego o 21:00 zapraszam Państwa serdecznie na koncert, który nazwaliśmy Wolności oddać nie umiem. Podczas tego koncertu będzie można usłyszeć piosenki rockowe z lat 80. z repertuaru takich grup muzycznych jak Manam, Turbo, Lady Punk, Rezerwat, Sztywny Pal Azji czy tytułowa piosenka Chłopców z Placu Broni. Zaśpiewają Justyna Czaplicka, Aleksandra Cichowska, Monika Kisiel, Aleksandra Sumara. Zagrają Eryk Romanowski, Mateusz Dębski, Michał Garwacki, Michał Kosiorek. Kierownictwo muzyczne Tadeusz Kowalewski. Bezpośrednio po koncercie zapraszamy w tym samym miejscu na, myślę, bardzo ciekawy i piękny projekt teatralny tym razem. Będzie to spektakl plenerowy Republika Lem. Autorski spektakl Wojtka Kraszewskiego, który wykorzystał postaci z bajek Stanisława Lema, wykorzystał też piosenki zespołu Republika. Spektakl w wykonaniu młodych aktorów naszej ostrołęckiej sceny autorskiej działającej w Klubie Oczko Ostrołęckiego Centrum Kultury. Jak wspomniałam, reżyseria Wojciech Kraszewski, scenografia Grażyna Kulesik, Marek Suski, dźwięk Tomasz Bednarczyk, światła Jakub Bednarski, parking przed Ostrołęckim Centrum Kultury. Zapraszam, wstęp wolny 8 czerwca, godzina 21. Dwie godziny, myślę, wspaniałego spotkania z artystycznymi pomysłami naszej ostrołęckiej młodzieży. Zapraszam. Zapraszam w piątek do holu Ostrołęckiego Centrum Kultury na wystawę fotografii Adama Wołosza i Jarka Boczkowskiego. Obydwaj panowie są członkami Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego i wystawa, którą będziecie państwo mogli oglądać już od piątku, jest to ich wspólny projekt, który realizowali przy współpracy jeszcze z kilkoma osobami, a projekt adresowany był do młodzieży z drugiego LO, czyli z drugiego liceum ogólnokształcącego w Ostrołęce. Przez 4 dni pracowali z młodzieżą, jak również pracowali z osobami, które, tak jak powiedziałam, wsparły projekt, czyli z charakteryzatorkami, z paniami, które zajmowały się make-upem, z pracownikami zakładu fryzjerskiego, którzy czesali, zadbali o fryzury, oraz z osobą, która zadbała o stylizację sylwetek, o dobór kostiumów i tym podobnych rzeczy. Te zdjęcia, które powstały, to miały być wymarzone zdjęcia młodzieży, która w projekcie udział wzięła. Czy się udało? Zapraszam do holu Ostrołęckiego Centrum Kultury w piątek o godzinie 18:00.